wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, a oto zagrajmy w Gothic 3. Witam was po raz kolejny w Gothicu, w sumie takie standardowe przywitanie. W dzisiejszym odcinku musimy zdobyć jeszcze bryłki złota, które w ostatnim odcinku zabrakło nam chyba, nie wiem ilu, nawet paru dosłownie, ile ich tam brakowało nam. Czekajcie, mamy aktualnie... gdzie są te bryłki? Złota, to jest w ogóle pęcherz z trucizną. Zastanawiam się, skąd wziąłem ten pęcherz z trucizną, w ogóle klucz z Geldern. Śmieszne, tylko nie wiem, gdzie te bryłki. Nie widzę ich, nie wiem dlaczego. Jestem ślepy albo... Nie, nie mam ich tutaj. Dlaczego nie mam bryłek ze złotem? Jak to możliwe? Nie wiem, ale wiem, że może się jakoś, nie wiem, zwrócą, albo ja po prostu je zauważę, jak wydobędę trochę złota. Tak się zastanawiam, czy się zbije jakiegoś niewolnika, który pracuje przy tym złocie, czy będą chcieli mnie tutaj bić ci strażnicy niewolników. Myślę, że tak. Cholera. Dobra, mniejsza z tym. Chodźmy do innej kopalni, tylko właśnie zastanawiam się teraz, do której. Wejdźmy od drugiej strony miasta i tam może znajdziemy jakieś coś, nie wiem, w sumie sam. Popracujmy trochę jeszcze dzisiaj w Geldern i myślę, że będziemy musieli gdzieś tam się udać jeszcze. No bo tutaj ostatnio koleś powiedział nam, że mamy za mało, no nie? Ten tutaj cwaniaczek, Nemrok. A właśnie, czy są jakieś kopalnie? Na południe od Geldern też są jakieś kopalnie? Jedna. Opuszczona. Nie prowadzimy tam już wydobycia. Aha, ona jest opuszczona. Przestało to być opłacalne. Rozumiem. Okej. Czyli to ta, gdzie kopie tamten asasyn, cwaniaczek, szukając tam artefaktów, czyli tamta jest zamknięta. Okej, czyli wiadomo, że na północ będzie ich więcej. No w jednej już byliśmy, tej kopalni siarki, także teraz szukamy dalej kopalni. Tutaj w prawo się nie udamy nigdzie, tutaj nie ma żadnej kopalni. Tam po lewej stronie już byliśmy. No dobra, to chodźmy trochę głębiej tutaj. Może tam znajdziemy trochę dalej. W ogóle tutaj gobliny grasowały, które zostały pokonane ostatnio przeze mnie. Wezmę sobie tam z nich troszeczkę co nieco. Ja, no przecież... A, to pałka jest, dobra, to już starczy. A, z goblina jakieś dzikie jagody, zawsze coś tam. Okej, tutaj widzę kolejną jakąś jaskinię, ale myślę, że to nie jest jaskinia, że wydobycie tu prowadzą. Myślę, że to jest ta jaskinia wilcza. Chociaż sam nie wiem. Niestety gra się jeszcze przycina, bo ledwo zacząłem nagrywać. Zobaczmy, co w tej jaskini. Czekajcie, zanim się odetnie, to jeszcze trochę minie, dobra. Okej, wbijamy się do środka i tutaj mamy jeszcze nic. Nawet ja oczywiście będę grabił później. O, pełzacze! Dzień dobry. Nie spodziewałem się państwa tutaj. Okej, trochę powalczyć trzeba na sam starcie. Pełzacze dobrą obronę mają mimo wszystko. Przydałoby się dopchnąć do tego, do jakiegoś głazu. Żeby mi tutaj właśnie nie przeszkadzały. O, teraz. Dobra, tylko że mi w plecy będzie teraz cisnął jakiś jeden, ale spoko, sobie poradzę. A krótkimi, długimi, w sumie sam nie wiem, krótkie chyba lepiej działają. Muszę obejść go trochę, sobie dostanę przy tym, ale spoko. Dobra, i teraz będzie z problemu, sobie z nim poradzę. Ciężkimi, powalczymy i spoko, dobra. Pełzacz pobity i lecimy dalej. Jestem ciekaw, cóż to za jaskinia. O, ciemno się robi, czekajcie, pozwólcie, że odpalę sobie pochodnie. O, są złoża złota i to dwa na dodatek, także super, żyły złota nawet. Pokopmy troszeczkę, mam nadzieję, że bezi nie schowali tej pochodni na zawsze, bo tak to bym zdradził tylko pochodnie, dosłownie na chwilę ją zapaliłem przecież. Czekajcie, i ile? 4 złote samorodki, dobra. O, super, bezi. Jednak nie schowałeś, tak, dobra, to ja wykopię sobie te złoża i pójdziemy dalej. Chyba powinienem mieć teraz już wszystkie bryłki, jakie potrzebuję. Tam miałem chyba ostatnio 43 i teraz będę miał plus to jakby 8, no to spokojnie 50 ponad jest. Więc powinniśmy móc teraz zakończyć zadanie. Oczywiście idę w głąb tej góry, nie wiem co tam jest zostane. Tam są dalej pełzacze. Dobra, wiecie co, może ja po prostu je przejrzę tę jaskinię tu wcześniej, bo oni mnie zaraz tutaj zaatakują, potem zapomnę. O, tu jest jeszcze żyłka złota, to za chwilę. Wiecie, bo tutaj zostawiłem... cały czas coś syczy. Czyżby mnie gonił jakiś cwaniak? Nie, wydawało mi się. Okej, czekajcie, czy tutaj nic nie przegapiłem po drodze? Nie, chyba nie, dobrze. To ładujmy się do środka, oczyścimy całą tą kopalnię. Tutaj widzę jeszcze jedną żyłę złota. To złotko wezmę sobie ze sobą. Wiecie, zawsze się trochę przyda. Nie, no słyszę, tutaj syczy coś za ścianą, niedaleko. Czyli pełzaczy jest tutaj bardzo dużo. Trzeba uważać niestety. Okej, złote samorodki wydobyte, pochodnie odpalamy i biegniemy dalej. Dobrze, ładujmy się do środka, zobaczmy co uda nam się tutaj zdziałać. Tutaj jest trochę pełzaczy, jestem ciekaw co one tutaj robią. Jest ich, o, jest ich więcej niż myślałem. Dobra, muszę wciągnąć broń. I tak tarcza mi teraz się przyda, o, 4. Przydałby się jakiś czar na nie, żeby tutaj nie pobiły. Chwila, ja się cofnę troszeczkę, w ogóle będzie sprinter, dawaj uciekaj. Bo mnie zbiją za chwilę. Okej, jeden został. O, z jednym powinienem dać radę. Dobra, to go na szybciutko wykończymy. Teraz do ściany go przyprzeć trzeba i wykończyć w ten sposób szybciutko. W ogóle cienie, jak się... Co się dzieje z tymi cieniami? Fajnie, że w ogóle trafiam, nie? No dawaj, Bedzi.
Ładuj tego kościa, no, super, udało się. W ogóle cienie, tak dziwnie, tak latają przez tą pochodnię. Ta pochodnia źle rzuca trochę światło zresztą, no ale nie jest źle, no trudno. Cienie jak to cienie, różnie bywa, dobra, kolejny cwaniak. Muszę się dać dziabnąć pewnie, o, chociaż nie, czekajcie, idzie jeszcze jeden. Ała, dziabnięty zostałem. Dobra, o, żeby mnie nie przeatakowały. Cholera, dwa naraz. W ogóle bezi jakie dziwne ciosy zadaje, nie mam pytań, w ogóle jak on fiksuje. Tańczy w kółko z mieczem w ogóle. O, zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę. Dobra, jeden. W ogóle bezi, ale nie, no nie powiem, że te ciosy śmiesznie wyglądają. Dobra, bo się umieram. Dobra, uciekaj bezi. O, nogi zapas i biegniemy. Wow, 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 było niebezpiecznie, ale w ogóle śmieszne ciosy bezi zadawał i jeszcze trafiał, co o dziwo było dosyć ciekawe. Okej, napijemy się tutaj i biegnijmy po prostu na nie. Z powrotem, ale fajnie, nie, w sumie no trochę dostałem niepotrzebnego damage'u, bo się biłem między dwa naraz. Ale udało się jednego wykończyć, drugi już tam prawie padł. Tutaj ich jest, no jest ich parę. O, tutaj proszę bardzo ten cwaniaczek, już prawie umarł. Parę ciosów myślę, że zrobi swoje. O, proszę bardzo, a bo ja go pochodniem tutaj biłem. W ogóle pochodnia przecież ma właśnie możliwość zapalenia. O, otwórz kopalnię na północy Geldern i zabij szkodniki. Geldern skoczyło nam. Super, czyli zabiliśmy wszystkie tutaj zwierzęta, czyli pełzacze, które tutaj grasowały, no i pokopmy troszeczkę żył złota. O, weź w ogóle białe oczy, nie mam pytań, jak wygląda strasznie mrocznie teraz. O kurde, nie powiem, że ten widok trochę przeraża. Bezi, masakra, czemu ty masz białe oczy, co z tobą jest nie tak, chłopie? Matko. Dobra, jest tutaj dużo żył złota, one są po prostu tutaj właśnie po to, żeby questa zrobić. Wykopmy sobie, potem je gdzieś tam sprzedamy za jakąś mamonę, albo oddamy komuś i przerobi nam na pieniążki. Tak jak w Gothicu 2 noc kruka, fajnie jakby tutaj, nie wiem czy da się przerobić złoto, chyba da, tam w klanach wilka, młota i tak dalej, oni tam chyba przerabiają różne samorodki na jakieś tam rzeczy, tak mi się wydaje. W ogóle fajnie się błyszczy ta zbroja nasza, w ogóle, ja masakra, te oczy Beziego. Ta poświata taka dziwna, zielonkawa, taka biało-zielonkawa, uech, okropnie. Dobra, czy coś tutaj jest? Widzę, że już chyba wszystko stąd zabraliśmy. Tutaj zabiliśmy te szkodniki, czyli kopalnia została przez nas tutaj przejęta. No to super. Biegnijmy w takim razie, cofnijmy się, zjemy sobie mięsko, bezi. Om nom 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 nom. Zjedzone, zawsze trochę więcej życia i biegnijmy przed siebie. Dobra, mamy samorodków dużo. Teraz sprawdzę w sumie te samorodki. 24, czyli już tamte oddałem po prostu i teraz brakuje już nam tylko paru, więc okej. Teraz powinniśmy już wszystkie mieć. Możemy schować pochodnie i udać się troszeczkę jeszcze w lewo. Teraz muzyka nam się zmieni na taką przyjemną, ładną. W ogóle znowu mi się coś stało z tarczą. O co chodzi? Ta tarcza sama się zdejmuje. Muszę ją zakładać, co wie. Nie wiem, czy muzyka nie będzie za cicho. Mam nadzieję, że nie. O, golemie, witaj, cóż ty tu robisz? To ciekawe, no, dobra. Krótkimi oczywiście ciosami, jak to golemy. Najłatwiejsza taktyka, trzeba się po prostu naklikać troszeczkę. Jestem ciekaw, co ten golem tu robi. Pilnuje drogi, ale do kogo i do czego? No nie wiem, zaraz się zresztą okaże. O, tam widzę dużą rzekę, jakąś przystań wręcz. O, kamień gdzieś w ogóle poleciał z tego golema, patrzcie. Tutaj. To jest kamień z golema. Poleciał daleko. Okej, tutaj widzę, że ziela lecznicze sobie rosną, ja sobie je zbieram. Zobaczmy, coś tutaj mamy. Jest krwiopijec w krzaczkach. Oczywiście ja sobie go zabiję. Trzy ciosy zwyczajne. Nie no, cztery, wow, to i tak dużo. Okej. O, ładnie wygląda to miejsce, podoba mi się już tutaj. Mógłbym mieć domek na tym nabrzeżu. O, ale was tutaj jest! A, beź, nie, nie da się dziabnąć, bo będziemy mieli ładny problem. Bo się jeszcze nie nauczyłem tutaj przeciw truciznom życia. Życia przeciw truciznom, nie, w ogóle nie nauczyłem się tego. Nie życia, odporności na trucizny. O, co ja mówię w ogóle. Dobra, Silden i Trellis w tamtą stronę. A tutaj mamy piękne jeziorko. Takie sobie, a tam widzę jaskinię. Mam nadzieję, że w tamtej jaskini znajdziemy coś fajnego. Mam nadzieję, że w końcu znajdę tą wilczą jaskinię, bo nie pamiętam, która to była. O, witajcie gobliny, wyskoczyłyście tak nagle. Czekajcie, ja zablokuję parę waszych ciosów może. O, ten jaki tutaj siłacz, dobra. Gincie. Po prostu, im szybciej tym lepiej. O, ten jest jakiś wytrzymały, dobra. Chowamy miecz, zbieramy ziółka. Jest ich tutaj troszeczkę więcej, jak widzicie, pilnują tutaj czegoś. Widzę tutaj nawet dwie jaskinie w okolicy, o ile się nie mylę. Dobra, oczywiście gobliny to jest dla nas nie przeciwnik. Gobliny to my byliśmy na pierwszym levelu w Gothicu 2 noc kruka, więc bez przesady. Taki goblin teraz dla nas to jest pryszczyk, dosłownie. Okej, tu widzę jedną jaskinię, tam widzę drugą jaskinię. Dobra, chodźmy najpierw tutaj po lewej stronie, a potem zejdziemy do tej niżej. Tutaj wespnę się może na górę, o, udało się na szczęście. Mamy tutaj wejście. Chociaż nie wiem, czy to nie jest ta sama jaskinia, po prostu one są połączone, mi się wydaje, ze sobą. Ale zresztą wejdźmy górnym wejściem, potem sprawdzimy dolne. Jest jaszczurka na wejściu, jaszczurki nie gryzą nas tutaj, na szczęście, więc spoko.
końcu biedne jaszczurki, cóż by mogły zrobić? Przegryźć się przez takiego kapcia, jak Bezi nosi takie kurde sandały. Znaczy te, nie wiem co to jest. Nie, na pewno to nie są sandały. Nie wiem, Bezi, co ty nosisz na nogach w ogóle? Wyglądają na takie te, emu, czy jak to się nazywają te buty, takie wiecie, są takie, co wyglądają jak takie szmaciaczki, ale po prostu są takie na zimę, no nie, te buty. To często nosiły jakieś tam moje znajome, jeszcze jak do gimnazjum chodziłem, czyli bardzo dawno temu. To w ogóle dziwne buty, naprawdę. Ja zastanawiałem się, jakim cudem to im działa, znaczy się, że nie przemakają i tak dalej. Dobra, jaskinia, troll, nic tu nie ma, możemy się wrócić, tylko wąż i jaszczurka, więc nic ciekawego. Idziemy do dolnego wejścia. Tutaj w ogóle coś tak fajnie kapało na niej. Dobra, czyli teraz biegamy tutaj i wchodzimy tym wejściem. Cóż tu mamy? Jakiś zarośnięty już widzę. O matko, już mi się to nie podoba. A to jest przejście w ogóle, a nie jaskinia. Ha, przecież wszystko jasne. W ogóle jakieś trupów dużo, kostków było chyba. A nie, to nie są kostki, to są jakieś w ogóle roślinki dziwne. Kostka jeszcze ani jednego. Okej, okay, cóż tu się działo? Jej, jakaś dziwna przełęcz. Dokąd ona mnie doprowadzi? Na pewno będę musiał się cofnąć za chwilę, bo tutaj nie jest ta jaskinia z tymi... Znaczy, to nie jest żadna kopalnia, ale to szkoda. Czekajcie, dobra, zbieram... O, Bezi, Bezi, uważaj, bo się zfiksowałeś troszeczkę. No, zbieraj te. No nie, czemu nie kucasz? Masz kucnąć i zbierać. O, super. Cyk, 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 cyk. Tam widzę krwiopijca. Nawet nie jednego. Oj, 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 może być mały problem. Dobra, czekajcie. Lecimy w takim razie. O, bo tutaj jest jakaś farma. Dobra, ja myślę, że F5 zrobię, bo nie chcę tu zginąć przez przypadek. Gdzie ja w ogóle wylądowałem? Silden! Jesteśmy w Silden praktycznie. Wow, niesamowite. Okej, tutaj widzę masę krwiopijców. O nie, dziabnął mnie, cholera! Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo, bardzo niedobrze w tym momencie jest, skoro mnie dziabnął. Będę musiał się szybciutko wyleczyć, jak tylko skończę walkę z nimi. Dobra, jeszcze jeden, trudno. Nie, weź nie wskakuj w niego. O cholera, chyba znowu dałem się dziabnąć, nie wiem. Ale nie, w sumie weź... O, teraz się dałem dziabnąć. Dobra, szybko trzeba się wyleczyć. Dobrze, że mam dużo życia, to dam radę na szybko to zrobić. Wyleczenie z mikstur. Znaczy, wyleczenie z mikstur, wyleczenie z chorób. O, super. Teraz czwóreczką dopijemy sobie miksturką i mamy pełne życie na szczęście. Uff, czasami są... Fak, coś mi tu lata. A, siostrem, jakaś mucha czy inne cudo. Nie wiem, co to było nawet. Ale zginęło, o, ho, ho. Trzeba było nie latać tu przy Robinie. Dobra, idźmy jeszcze tutaj. Chociaż, o, tu są ludzie jacyś. Kim wy jesteście? Są robotnicy jacyś? Buntownicy tu są. O mój Boże, panowie, co wy tu robicie? Hej, ty! Co się tak skradasz? Ja się tak skradam. O co chodzi? Nigdy nie widziałem tutaj nikogo takiego jak ty. Takiego, to znaczy? Jesteś asasynem, prawda? Nie, nie jestem. Boisz się asasynów? Nie ma nigdzie... Nie masz zielonego pojęcia, jak wyglądają asasyny. Boisz się asasynów? A ciebie nie przerażają? Słyszałem o nich straszne rzeczy. O asasynach? Zabijają ludzi. No bo to asasyni, no to raczej. Jak zarabiasz na życie? Jestem drwalem, sprzedaję drewno i dzikie jagody. To się narobisz. Rybakom z Silden. Często tu bywają. O kurde. Ale od paru dni nikt tu nie zaglądał. Zastanawiam się, o co chodzi. Może w Silden coś się zagostało? Mogę się dowiedzieć, dlaczego rybacy już tu nie bywają. A, zrobiłbyś to dla mnie? No w sumie. Przy okazji mógłbyś zanieść tę paczkę dzikich jagód rybakowi Stanowi. Okej. Okay. Zamówił je, ale nigdy nie przyszedł ich odebrać. Dobry koleś, widzę. Okej, okay, skrzynia dzikich jagód otrzymano i paczka dla tego zioma. Okej, okay, czy jest jeszcze tutaj ktoś, z kim mógłbym porozmawiać? Will jest i buntownik zwyczajny. Dobra, Willu. To była twoja chata? Nie, ale moja wygląda niemal identycznie. Ojoj. Orkowie nieźle się sprawili. No, niestety. Jesteś drwalem? Byłem nim przez całe życie. A teraz co robisz? Nie wiem, co bym robił, nie mogąc chodzić do lasu. Ojej. Pił browara, jejo, albo wódeczkę. Tak, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogę złamać rękoma solidną belkę. Dobry koleś. Nauczysz mnie walki? O, można nauczyć siły, ziomek. Okej, więc zawsze jakaś przydatna umiejętność. Dobra. Czyli tutaj nic szczególnego nie mamy. To jest jakaś skrzynia. Kufer. Zwyczajny kufer. Ach, do dupy. Tu są jakieś skrzyneczki. Oczywiście mógłbym je okraść. Albo postarać się je okraść. Dobra, F5 myślę. I pokradnijmy troszeczkę. I będziemy musieli się cofnąć do Geldern i poszukać tej wilczej kopalni całej. Okej, tu są jakieś mikstury. Oczywiście nikt nie zauważył, jak kradniemy. Wszyscy są odwróceni w ogóle w drugą stronę. Teraz tutaj zajdziemy. Cyk. Cyk. O, proszę bardzo, wszystko okradliśmy. Jesteśmy koksami. A czekajcie, bo jeszcze jedna skrzyneczka, ale tamten cwaniak będzie widział nas, jak kradniemy, więc wolę tego nie robić. Okej, czy coś tutaj? Tutaj już nic nie znajdziemy. Cofnijmy się. Do tej wilczej kopalni chyba troszeczkę inną stronę trzeba iść. O, aligator! Matko, dawno nie widziałem tych stworzeń w Gothiku 3. Można go zabić, a nie umiem brać z nich skóry chyba. Nie wiem, czy można skóry z nich zbierać, ale
w sumie. Witaj, krokodyl, nie aligator w ogóle. Elo. No tak, krokodyl, boże, nie wiem dlaczego aligatora wymyśliłem. Z nich nic nie ma poza oczywiście mięskiem. Nie wiem, czy chyba skórę można z nich też brać. Z aligatorków. Aligatorze, krokodylu. Chodź no tutaj, o nie, jeden widzę, że tutaj jest. Krokodyl, cała wyspa. Znaczy całe tutaj osiedle krokodyli widzę, że mamy. No i Silden w oddali. Ładne całkiem miasto, właśnie takie rybackie w sumie. Nie chcę się do niego jeszcze teraz udać. Trochę mi to by pokrzyżowało plany, bym miał kolejne miasto tutaj otwarte i dużo jest z niego questów również. Dlatego nie chcę tego robić, cofamy się. Cofamy się do Geldern. Tam chcę znaleźć tą wilczą kopalnię. Cholera, nie wiem gdzie ona jest. Trzeba szukać teraz po drugiej stronie, tak jakby gór. Nie, tam był jakiś kostek, czyli jednak coś tu się działo dziwnego. Okej, okay. Udam się teraz właśnie na drugą stronę. Tam właśnie na ten drugi, jakby masyw górski. I będę szukał po drugiej stronie. Tutaj nie mamy dalej chyba już żadnej kopalni. Zresztą sprawdźmy od wszelkiego, żeby tutaj nie przegapić ewentualnie. Raczej wątpię. Właśnie tam jest, już widzicie, Silden. Tutaj wyżej nie mamy żadnych kopalni. Ani niczego takiego. Więc możemy iść po prostu na drugą stronę. Tutaj krwawa trzcina. Zbierzmy ją sobie. I biegnijmy. Szukać dalej, niestety. W tamtej podobnej jaskini są ciężkie skrzynie. O, to w sumie, czekajcie, ułożenie ciężkich skrzyń u mnie na mapie. W Silden mamy jedną. 11 przed Geldern. O, gdzie ta skrzynia? Okej, okay, widzę, że tutaj właśnie mamy. To prawdopodobnie właśnie tam będzie ta... czekajcie, to jest w tamtą stronę. Nie, trochę źle, czekajcie. Tam gdzieś. Okej, okay, czyli to trochę innym miejscu jest ciężka skrzynia. No ale nie wiem, zresztą, zaraz się okaże, cóż to za ciężka skrzynia. Chodźmy, cofnijmy się troszeczkę. Będę próbował znaleźć, czekajcie, będziemy naprzeciwko Geldern. To jeszcze trochę do przodu, czyli musimy biec gdzieś w tamtą stronę, o ile się nie mylę. Chyba, że, a nie, przecież to była kopalnia siarki tam, no to co jest? My znaleźliśmy tam ciężką skrzynię, czy nie, ostatnio? Jak to jest, ludziska? Nie pamiętam. Czekajcie, tutaj jest w ogóle zarośnięte strasznie. Co tam mamy w tych krzakach? Bezi lubi chodzić po krzakach. O, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest. Nie wiem, gdzie właśnie jestem. A, chyba niestety nic. Jakieś zarośla ostre i gra właśnie mi ostro tnie. Dobra, bezi, spadamy na dół. Szukamy dalej. Tutaj widzę w ogóle jakieś obozowisko będzie po lewej stronie. U, ciekawe, cóż tutaj mamy. Ale widzę, że dużo roślin również, które zbiorę sobie, także... Spoko, lećmy teraz tutaj. Któż tutaj urzęduje? Pewno buntownicy. O, bandyci. Dawno was, panowie, nie widziałem. Słaby bandzior. Kim ty w ogóle jesteś? Dla mnie aktualnie jesteście cieniaskami takimi. Zastanawiam się tylko, co wy tutaj robicie. O, tamten strzela z łuku do mnie. Oczywiście zasłonię się tarczą i do niego podbiegnę. Dobra, nalajcie. Chłopaki nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Zostali właśnie... O, łuk, strzała. A, myślałem, że jakiś klucz miał przy sobie, bo tak nie wiem, wydawało mi się dziwne coś. Dobra, oczywiście drewniana tarcza, tam pozbieram co nieco z nich. Zawsze to można potem sprzedać za parę złota. A im się już to nie przyda, ponieważ byli na tyle głupi, że zaatakowali naszego beziego paladyna. A właśnie zastanawiam się, czy wybrać Idnosa czy Adanosa ścieżkę. Chyba Adanosa jednak już wybiorę. Dużo pytaliście o to, ale chyba jednak Adanosa. Ponieważ będę mógł kontynuować Zmierzch Bogów, bo Zmierzch Bogów jest ustawiony właśnie na... Zmierzch Bogów jest ustawiony na drogę Adanosa. O, cwaniaki, uważajcie sobie. Nie ma takiego bicia. Ale jeśli wezmę... Nie wiem, czy będę mógł się nauczyć tak jakby paladyna, umiejętności paladyna, że tak powiem, jeśli będę chciał po Adanosa stronie skończyć. W ogóle ile tutaj jest bandytów? Co wy w ogóle tutaj robicie? Idę was pokonać wszystkich. W ogóle nie wiem, dlaczego tak... O! Iwan! Iwan to tutaj? No i proszę bardzo, zabiłem Iwana, który jak widzicie należał do bandytów grupy jakiejś dziwnej. Oła, dostałem teraz, głupio. Dobra, oczywiście tutaj... O! Dziawnął mnie w plecy! O! Ojojoj! Bezi, bezi, bezi! Boże! Uciekaj! Tu dziabią ostro. Okej, okay, teraz nie wiem, czy pod górkę będzie gdzie się dało tutaj pobić. O, udało się na szczęście. O ja! W ogóle Iwan tutaj siedział. Nie spodziewałem się tego cwaniaczka w tym miejscu. Zobaczymy, co miał przy sobie. Coś tam. O, pierścień jakiś miał w ogóle na dodatek, Iwan. Ciekawe, ciekawe. Zbierzmy tutaj, co było. Chociaż za dużo tutaj nie było. Zadanie zrobiliśmy, więc już jakiś postęp. A tam na dole? Nie widzę nic. Można stąd łatwo spaść, trzeba uważać. Okej, okay, zbierzmy z jego kompanów co nieco. I po prostu idźmy stąd. Tutaj parę mieczy jakieś. Wow. Bezi, nie spadaj tak. Na dół sam. Okej, okay, bo tutaj tarczę gdzieś zostawiłem. Ach, drewniana tarcza, to słabiutko. Okej, okay, tutaj zjedziemy na dół, tu jest jakiś był bandyta, został obgrabiony. I w sumie tyle. Tutaj dostałem niestety troszeczkę, a myślę, że mam dużo mikstur, dlatego mogę je popić sobie. Jeszcze zjemy sobie mięsko, będzie na pewno
Om nom nom, zjedzone, dobra. Czyli co, to nie tutaj jest moja skrzynia ciężka. Nie, jesteśmy naprzeciwko Geldern praktycznie. Dobra, idźmy od tej strony. Iwan został pokonany, a właśnie jakiś pierścień miał. Pewnie nic szczególnego. Cóż tu mógł mieć? Chyba raczej nic. Alchemia? O, mam 5 do alchemii w ogóle pierścień. Do siły? Nie, do łowieckich zdolności. Czyli nic. Niestety nic, kurczę, no. Gdzie będzie ta moja ciężka skrzyneczka? Na mapce mam ją zaznaczoną, czekajcie. 11, aha, czyli trochę w tamtą stronę jest ta skrzyneczka przy takim tym, no gdzieś tam, ale tam przecież mamy kopalnię siarki, więc na pewno tam nie mamy. Czekajcie, o, tam jest kopalnia, to jest ta kopalnia siarki, bo już mi się wyświetliła właśnie tam dalej, a zobaczymy trochę dalej od kopalni siarki, jak pójdziemy pod górkę, może tam coś znajdziemy, czekajcie. Okej, okay, tutaj już byliśmy, tutaj były pokonane przez nas te zębacze jakieś tam groźne czy inne, troszeczkę zmienione. Zobaczmy trochę dalej tutaj w las, jeśli pójdziemy. Dużo dzikich jagód, gobliny. O kurcze, cwaniaki, co wy tutaj robicie? Szybkimi ciosami. Ach kurde no. Nawet ciężkie ciosy. Znaczy ciężko goblina w ogóle trafić po pierwsze jakoś. Jakoś one są takie upierdliwe, że... Aaa, gin goblinie. No świetnie, jeszcze dostanę, no. Umarł w końcu, no muszę się napić wódki. Och, bo Bezi tutaj niestety szybko mu zasycha w gardle. Musimy wytrzymałości, bo w ogóle mam dużo do nauki. A tak mało punktów nauki, więc kurczę, no nie wiem jak to rozplanujemy. Mam nadzieję, że jestem ciekaw w ogóle na którym levelu skończę grę. Tak mnie tutaj z ciekawości strasznie. No i mnie dziabnął, nie mam pytań, jakim cudem. Jaki fart, o mój Boże, znowu będę musiał się uleczyć. Chociaż w sumie mógłbym przenieść na cel chorobę i bym mógł tego dzika zaradzić wtedy. No kurde, dobra, już nie będę się leczył, pierdzielę tą chorobę. Niech sobie będzie, w sumie. I tak mnie nie zabije to, więc spoko, po prostu się wyleczę z potiona. Tego krwiopicę również pokonamy. Znowu mnie prawie dziabnął. No, kolejny. Ale zastanawiam się, jak, gdzie jest ta kopalnia z tymi wilkami? Znaczy ta wilcza kopalnia, tak? Ta, która tam jest w niej dużo rzeczy i w ogóle. O, jeszcze jeden w plecy, o mój Boże, abym dostał. Dobra, o, tutaj jest ich dużo w ogóle. Krwiopijca jak krwiopijcy. Wiele was. Ale to dobrze, więcej expa dla mnie. Tylko zastanawiam się teraz... O, tam jest jakaś w ogóle tutaj spadek na dół. Czekajcie, napiję się miksturki. A, tam jest ta przecież... O, goblin, jeszcze jeden. Okej, okay, więc gin, cwaniaku. O, mu się znowu szyja wydłużyła. Czy tam na dole coś? Nie. Ani grama. O, kolejny goblin. Cwaniaki. O, dużo was tutaj. W ogóle gobliny wyglądają jakby miał tatuaże. Następny poziom. O kurde. A ładnie zaekspiłem, nie powiem. Podoba mi się to bardzo nawet. Jelonki. Dużo jelonków. A tam jest jakaś tak jakby droga pod górkę. Zobaczmy, może tam coś znajdziemy. Zobaczymy, zobaczymy. Pochycamy, może coś znajdziemy. Kto wie zresztą, cóż by tutaj... Chociaż i tak się czuję, że oddalam się troszeczkę za daleko. O, dzień dobry panie nosorożcu. Czemu pan mnie chce bić? Taki uparciuch, ale w ogóle jakie odgłosy. Wii, wii, o fuck, w plecy. Jeden w plecy, nosorożec. O nie, nie, nie. W ogóle nosorożce takie, kurde, niespotykane, no nie? Kolejny stwór fantazy dosyć takie bardziej. Nie, w sumie nosorożce? Nie, teraz w sumie tak rzadko kiedy można spotkać. Znaczy oczywiście w Gothiku, nie? To rzadko się spotykałem nosorożce. Znaczy właśnie jeśli idziemy gdzieś głęboko w las, to tak można spotkać. Takie wręcz... Właśnie, ale normalnie też przecież już nosorożce chyba są pod w ogóle ochroną i tak dalej, bo kiedyś było strasznie dużo polowań na nosorożce i teraz są pod ochroną, o ile się nie mylę w ogóle. Ale w prawdziwym życiu teraz mówię, nie w Gothiku oczywiście, w Gothiku to możemy wszystko ciąć jak leci. O, tam widzę rozprowacza dalej. W ogóle nie wiem gdzie ja idę, jakąś dziwną drogą w ogóle i coś mnie tutaj... O, dzień dobry, cieniostwór, wow! Nie spodziewałem się pana w tym miejscu, chociaż w sumie jesteśmy w głębokim lesie, także... Nie dziwi mnie to w sumie jakoś konkretnie. Ale cieniostwór, nalajcie. Pokonany, dobra. Tam widzę dwa rozpruwacze. Czekajcie, F5, w ogóle ładny zaekspiłem. I gdzieś się... Gdzie ja poszedłem w ogóle? Idę gdzieś w górę. Myślę, że... O, jeszcze w plecy mnie tutaj ciśnie. Cieniostwór kolejny. W ogóle gdzie wy byłyście? Nie wiem dlaczego, jakim cudem was tu znalazłem. Gdzieś tutaj siedzą, gdzieś w krzakach siedziały. O, dziabnął mnie cwaniak. Dobra, jeszcze strzał, okej. Ja idę w ogóle gdzieś pod górę. Cóż to za dróżka? Jakaś całkiem ciekawa w sumie, nie powiem, że skoro mnie tu cieniostworaż biją, to znaczy, że coś tutaj może ciekawego będzie. Chyba tutaj gdzieś powinna być ciężka skrzynia trochę dalej, właśnie pod górę. Jakaś dziwna droga, nie powiem. Mam nadzieję, że na końcu znajdę coś ciekawego. W sumie nie pamiętam tej dróżki, ale mniejsza. Gdzie ja wyjdę teraz?
Biegnę. Nic mnie nie atakuje. Cisza, spokój. Jesteśmy, moi drodzy, już powoli zbliżamy się do końca mapki. Biegnę dalej. I koniec tutaj drogi. Mamy w taki śmieszny sposób. Kamienny portal. What the fuck is that shit? Nie mogę tego użyć. A, dobra, elo, wiem, gdzie my jesteśmy. Jezu! Ja tutaj powinienem przyjść w ogóle kiedy zupełnie indziej, ale nie mogę tego użyć. Oczywiście, że tego nie mogę teraz użyć. Potem będę mógł, ale nie będę tutaj żadnych spoilerów i tak dalej gadał. Jezus, jakim cudem, co ja w ogóle gadam? Jakim cudem mogłem nie wiedzieć, co to za droga? Oczywiście, że wiem. Ale teraz udam, żeby mnie tu nie było, żeby nic nie widzieliście i potem jeszcze zobaczycie, cóż to za kamienne portale i cóż to za drogi są. Ale to jeszcze długa droga przed nami, zanim tego użyjemy. Dobra, zioło many i tak dalej. Ja to sobie pozbieram po expie. Taki odcineczek myślę, że niedługo będzie trzeba w ogóle skończyć. Kurczę, o, trochę za daleko teraz kamerę oddaliłem. W ogóle jakoś coś mi się dziwnego z kamerą zrobiło. Więc tak totalnie za plecami bezi. Co jest z tą kamerą? Ktoś tak dziwnie. Czekajcie, może zestrolujemy trochę. O, powiedzmy, że jest tyle, jak będzie. Ta kamera jakoś się obniżyła. Może coś kliknąłem i w ogóle. Dobra, rozpruwacze. Ciach, ciechamy rozpruwacze. O, biegnie na mnie ten grubas. Ten skrat. O, zostałem dziewnięty już przez tego. Z tyłu dzwaniaczka. Dobra, te skraty tutaj. O, wow, bo tu się dzieją złe rzeczy, bardzo. Dobra, bo tam na dole mamy jeszcze ekipę ogrów. Czyli mamy tutaj w ogóle przeciwników dość dużo i teraz zginę. O, proszę bardzo, już mnie w plecy jedzie jakiś. W ogóle coś z kamerą dziwnego się mi dzieje. Kamera nie powinna tak wyglądać. W ogóle taka pościgowa się włączyła właśnie. Need for speed i lecimy. Okej, okay, ja powinienem w ogóle... gdzieś tutaj się dzieją takie wiksy. Co tu się dzieje? Dlaczego tu jest tyle jakichś potworów i innych cwaniaków? Dobra, muszę się napić. I zaraz skończyć odcinek zresztą, bo już i tak dużo zrobiliśmy. Znaczy w sumie wyróżniałem tutaj pół lasu i więcej. Ale nie wiem, dlaczego taka jakaś kamera. O, teraz lepiej troszeczkę. Inaczej się już ułożyła, jakoś lepiej. No ale mamy co robić. Widzicie, tutaj w ogóle znikąd nagle się wzięło dużo stworków, na mnie rzuciło. Tam na dole mamy znowu statko ogrów. A gdzie jest ta wilcza kopalnia? Możecie mi napisać w komentarzach, to pójdziemy do niej w następnym odcinku i tam zrobimy wszystko. Tutaj mam w ogóle statka ogrów, dość duże. Fajnie jakby się udało wykończyć te ogry szybciutko. A cholera, teraz źle troszeczkę, bo się wdałem między nie. O kurde, zaraz zginę. No nic. Ale dlaczego nie mogę trafić cwaniaka? No i teraz już dostaję. Oj, oj, oj. No, bezi, umarłeś. No nic. A, koniec, dobra. To ja się już pożegnam. Wczytam się po prostu, jakie miny w ogóle, jakie zadowolone. A, został pokonany bezi. Dobra, bezi leży w krzakach, odpoczywa sobie właśnie, zbiera siły na następny odcinek, to samo jak ja. Do usłyszenia, ludziska. Możecie napisać, gdzie ta wilcza kopalnia, w którym miejscu mniej więcej jest. Pójdziemy dalej w następnym odcinku i zakończymy tutaj trochę więcej zadań w Galdern. I w ogóle pozbądziemy się również tych złych ogrów, które spotkałem w tym odcinku. Tutaj siedzą i pilnują teraz. O, proszę bardzo, jaki piękny. Och, ohydne są strasznie. Dobra, ludziska, trzymajcie się, na razie. Pa, pa, mój Rubin Skateboard. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.